Przez drobną szczelinę w oknie przedostaje się energia wiązań, która w chwili rozpadu zostaje wyzwolona pod postacią promieniowania świetlnego. To kumuluje się na mojej stopie. I tak rozpoczynam dzień. Tylko spokojnie, wiesz? Bez nerwów, synu. Stojąc na skraju łóżka, czuję się jak samobójca co rano. To kolejny powód, aby stanąć sam na sam z lustrem. Poprawić kołnierzyk, docisnąć krawat. Zobaczyć, czy marynarka leży równo. Kiedy oddycham miarowo, znaczy, że jest dobrze. Kiedy oddycham arytmicznie, znaczy, że idę do pracy. To uzależnienie. Kostki lodu, jak twoje usta tam, moje usta tu, niemal w tym samym czasie. Czuję się jak olbrzym z glinianymi dłońmi, jak golem. Bezduszne korytarze, biura, open space, boksy, akwaria i klatki. Wszędzie tam spotykam przerysowane okazy. Jak ja, jak ja. Nie można zrobić tu nic bardziej osobistego niż odbić na ksero swoje linie papilarne. Na papierze A0, gramatura 80. I rozwiesić, aby inni w porze karmienia mogli je podziwiać. To nie CSW. To nie mocak. Jeżeli musisz to nazwać, to nazwij to. Bezsilnością, mniejszym złem, pogodzeniem się, zjadaniem własnego ogona, powielaniem? Ha, gdzieś już to słyszałem. Zawsze tu wracam, nawet jak będę to miejsce traktować jak cele. To wiem, że sam stawiałem tu ściany. Po wszystkim czekam na kosmos 24H. Nocny autobus lub sklep monopolowy, które pozwalają mi dotrwać do momentu, kiedy poranne słońce wypala mi skórę na stopie. Take it for me. It is called Days.